Dzisiaj pokażę Wam, jak nabijać takimi numeratorami. Te, które właśnie trzymam w ręce, kosztowały 34 zł i mają wysokość 4 mm. W zestawie znajdziemy 9 numeratorów. Jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę, szóstkę, siódemkę, ósemkę i zero. Nie ma tutaj dziewiątki, dlatego że szóstka, jak obrócimy, jest po prostu dziewiątką. Ja biję na takiej płycie stalowej, czasem na imadle, zależy co mam pod ręką. Tylko nie bijcie na drewnie, ponieważ taka cienka blaszka, ona się krzywi po prostu przy każdym uderzeniu. Potem to bardzo brzydko wygląda, także nie polecam. Numery możemy bić bezpośrednio od ręki, ale nie zawsze nam wyjdą równo. Zaraz Wam pokażę, jak ja nabiję tak od ręki. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Możemy sobie jeszcze zrobić linię prostą taśmą, jakąś szkotem, obojętnie. Linię możecie sobie wyznaczyć także jakąś blachą, jakimś paskownikiem. Na filmie widzicie akurat kawałek paskownika, który dociskam ściskiem ślusarskim. Kropki między liczbami możemy zrobić zwykłym bunktakiem. Zajrzyj na pozostałe filmy na moim kanale, no i zostaw lajka. Dziękuję za oglądanie.